Podczas procesu projektowego technologia 3D pozwala na przedstawienie wizji projektowej w formie zbliżonej do efektu końcowego. Dzięki temu inwestor jeszcze przed rozpoczęciem prac na budowie może zobaczyć, jak będzie prezentować się jego posesja. Inwestorowi zależało na jak największym wykorzystaniu terenu przed garażem oraz wiatą. Dojście do domu miało być bardziej oryginalne, ale utrzymane w prostej formie. Głównym materiałem jest kostka brukowa Wenecja w kolorach antracytowym i marengo. Dekorem, który wykańcza założenie, było zastosowanie kostki płukanej w kontrastującej kolorystyce. Inwestorowi zależało również na stworzeniu dwóch tarasów, tak aby można było wykorzystać słońce przez cały dzień. Pierwszy taras znajduje się bliżej jadalni, a drugi z tyłu budynku i zajmuje całą szerokość elewacji. Zastosowany materiał to gres porcelanowy w formacie 60x60 o wysokich parametrach technicznych. W ogrodzie znajduje się wiele różnorakich roślin oraz elementów małej architektury. Całość założenia jest spójna i tworzy jednolitą kompozycję.